wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Justyna Jarząbska i jestem prezesem Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Dzieci. Chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć trochę o edukacji medialnej i dlaczego warto zgłębiać wiedzę. W XXI wieku wszyscy wiemy, że zewsząd jesteśmy zalewani informacjami i bardzo często coraz słabszej jakości. Bardzo trudno jest nam zweryfikować, czy dane zdjęcie jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, czy dana informacja jest wiarygodna, czy nie. Coraz więcej uczniów zadaje mi pytanie i osób, jak to można sprawdzić. Teorii jest bardzo dużo, natomiast ja chciałabym, żebyśmy rozpoczęli trochę od praktyki i dzisiejszy odcinek zostanie poświęcony bardziej inspiracji, temu, żebyśmy zobaczyli tak naprawdę, jaki jest stan naszej wiedzy. Chciałabym rozpocząć od pokazania Państwu artykułu. Chciałabym tylko jednak podkreślić, że zawiera dość traumatyczne sceny. Natomiast na pewno pomoże nam zrozumieć, jak łatwo manipulować informacjami, ale też da nadzieję, że są jednak narzędzia ku temu, żeby sprawdzić, jak możemy sami filtrować informacje i jak internet posiada również dobre zasoby, które nam pomogą zostać takim Sherlockiem Holmesem. W lipcu 2018 roku po mediach społecznościowych zaczął krążyć pewien okropny viral. Filmik był dość kontrowersyjny, ponieważ nikt nie wiedział, kto był zbrodniarzem i gdzie była akcja tego filmiku. Jedni twierdzili, że w Kamerunie, inni, że w Mali, natomiast mało osób było w stanie zweryfikować tę informację. Grupa dziennikarzy BBC podjęła się zadania i postanowiła dojść do źródeł tego filmiku, używając narzędzi przede wszystkim Google'a i dostępnych w internecie, żeby zweryfikować prawdziwość, wiarygodność źródła informacji. Chciałabym teraz krok po kroku pokazać Państwu, z jakich narzędzi korzystano i jak odsłonięto prawdę o danym filmiku. Wrzawa w internecie była spora, podczas gdy część oskarżało, że to rząd Mali jest odpowiedzialny za zbrodnie, rząd kameruński wypierał się, że to jest ich broń i że to byli żołnierze z tego kraju. BBC pokazało, że warto na początku określić lokalizację tego filmiku. Jak widzicie, linie górskie zostały przeniesione na mapę Google'a, która pomogła zdefiniować obszar na Google Earth, który wskazywał, że jest to miasto nazywane Zelwet. Jest to miejsce, w którym żołnierze kameruńscy walczą z dżihadystami Boko Haram. Kiedy dziennikarze BBC znaleźli już dokładną lokalizację, nadszedł czas na ustalenie, kiedy miało miejsce to wydarzenie. Viral został wrzucony do sieci w 2018 roku, jednak jak doszli do tego dziennikarze BBC, cała tragedia odbyła się po listopadzie 2014 roku. Satelita Google'a pomogła na podstawie analizy budynku z filmiku ustalić nam datę. Otóż budynek, który jest na wideo, nie istniał przed listopadem 2014 roku i był już zburzony po lutym 2016 roku. Dziennikarze BBC przeanalizowali kąt padania słońca, który wskazywał na porę między styczniem a marcem, ponieważ wydeptane ścieżki pokazywały, że właśnie jest to pora sucha. Stąd też prawdopodobna data tej tragedii to jest właśnie początek roku 2015. Chciałabym, żebyśmy wyobrazili sobie, że każdy z nas może być takim Sherlockiem Holmesem, który samodzielnie będzie potrafił zweryfikować daną informację, gdzie szukać źródeł i weryfikować, czy coś jest prawdziwe, czy nie. Przygotowałam dla Państwa quiz. Chciałabym, żebyście samodzielnie zweryfikowali Wasz stan intuicji i wiedzy na temat edukacji medialnej. Będziecie mogli Państwo powiedzieć, czy dane zdjęcie jest prawdziwe, czy jest sfotoshopowane.
Chciałabym Państwu przedstawić quiz, w którym będziecie mogli zweryfikować Waszą wiedzę i odkryć, czy wiecie, czym różni się reklama od faktu i od opinii. Będziecie mogli też zobaczyć, czy wiecie, czy dany artykuł można gdzieś zweryfikować i czy zawiera jakieś dowody. Inspirację czerpałam z aplikacji Informable, która jest dostępna na smartfonach i szczególnie polecam ją młodzieży i nauczycielom, ale też każdemu, kto chciałby wyćwiczyć swoje umiejętności weryfikacji wiedzy i krytycznego myślenia na temat mediów. Na koniec chciałabym zadać Państwu pytanie. Czy wiecie, jaka jest różnica między czterema pojęciami? Dezinformacja, misinformacja, fake news i bańka informacyjna. Misinformacja to nieprawdziwe informacje rozpowszechniane w różnych środkach przekazu. Świadomie lub nie, niezależnie od celu i ich rozpowszechniania. Bardzo podobnym zagadnieniem jest dezinformacja. Są to celowo wprowadzające w błąd informacje bądź zmanipulowane fakty albo przekazy propaganda. Fake newsy z angielskiego, czyli nieprawdziwe informacje, bardzo często o sensacyjnym charakterze, tworzone z zamiarem rozpowszechniania na szeroką skalę w celu osiągnięcia zysku, wypromowania lub zdyskredytowania osoby publicznej, partii politycznej, firmy i tym podobnych. Jeden z najbardziej wizualnych terminów, czyli bańka informacyjna, jest to zamknięta przestrzeń poznawcza, w której poglądy i przekonania znajdującej się w niej osoby są nieustannie potwierdzane i wzmacniane dzięki interakcjom z osobami o podobnym światopoglądzie lub tożsamości społecznej. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Państwu temat edukacji medialnej i zachęcić do dalszego zgłębiania. Serdecznie zapraszam na stronę i fanpage'a Fundacji Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci, gdzie zamieszczać będziemy różne materiały i inspiracje, które pomogą Państwu lepiej weryfikować informacje, które będziecie oglądali na co dzień w internecie. Serdecznie dziękuję za uwagę.